Witajcie drodzy widzowie! Sezon żużlowy można już uznać za rozpoczęty, choć jak na razie głównie za sprawą turniejów towarzyskich i rozgrywek na najniższym poziomie ligowym. Na największe emocje związane z Ekstraligą przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Cały czas jednak odliczamy dni do startu Ekstraligi. Więc na pewno wiecie, że ten moment również zbliża się wielkimi krokami. Został nam tak naprawdę jeden weekend, a już za chwilę dowiecie się, którymi żużlowymi wydarzeniami możecie go sobie wypełnić. Nie zapominajcie o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, jeżeli ten materiał Wam się spodoba. Seria zapowiedzi weekendu napędzana jest przez grę Speedway Manager, prawdopodobnie najlepszego żużlowego menadżera online. Piątek, 5 kwietnia. Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi. Zawody te odbędą się na łódzkiej motoarenie, co od samego początku pozwala nam wierzyć, że będą to atrakcyjne zawody. Wystartuje w nich cała czołówka poprzedniego sezonu ekstraligowego, co również powinno przyczynić się do podniesienia poziomu widowiska. Mimo, że są to zawody w głównej mierze towarzyskie, to gdy pod taśmą stają razem tacy zawodnicy jak Bartek Zmarzlik, Emil Sajfuddinow, Artem Łaguta czy Martin Waculik, może nawet Leon Madsen, ciężko nie ostrzyć sobie zębów na wielkie ściganie. Kandydatów do zwycięstwa w tych zawodach jest oczywiście więcej i praktycznie każdy zawodnik ma argumenty przemawiające na jego korzyść. Turniej ma również specyficzną i niespotykaną w innych zawodach formułę, która sprawia, że do samego końca nie będziemy pewni końcowych rozstrzygnięć, a na najwyższym stopniu podium teoretycznie może stanąć nawet zawodnik z 10 miejsca po rundzie zasadniczej. Start tych zawodów w piątek o godzinie 19. Sobota, 6 kwietnia. Drużynowe Mistrzostwa Europy. Dzień później, bo już w sobotę odbędą się za to zawody drużynowe, które od niedawna zaczynają budzić coraz większe emocje, głównie za sprawą zawodników ze światowego topu, którzy zaczęli się w nich pojawiać. Drużynowe Mistrzostwa Europy niejako wypełniają nam pustkę związaną z kuriozalnymi decyzjami o ograniczeniu rozgrywania drużynowego Pucharu Świata. Jak wysoki poziom emocji potrafią dostarczać takie zawody, przekonaliśmy się choćby rok temu we Wrocławiu i tym razem może być bardzo podobnie. W zawodach wezmą udział reprezentacje Polski, Danii, Szwecji i Czech. I choć wydaje się, że kwestia tego, które drużyny znajdą się na podium, powinna rozstrzygać się dość szybko, o tyle sama walka o podział tychże medali zapowiada nam się naprawdę interesująco. Drużyny składać się będą z 5 zawodników, spośród których jeden musi być juniorem. W polskiej drużynie będzie nim Wiktor Przyjemski, ale warto zwrócić uwagę również na Kaspra Henriksona, który już w poprzednim sezonie był w stanie zająć 5. miejsce w cyklu Grand Prix 2, a w minioną niedzielę udanie zainaugurował zmagania w Krajowej Lidze Żużlowej. Skład reprezentacji Polski uzupełniają Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek oraz bracia Pawliccy. Tym, którym brakuje w tym składzie Dominika Kubery, śpieszymy z wyjaśnieniem. Regulamin pozwala na start tylko jednego zawodnika rywalizującego w cyklu Grand Prix. Duńczycy do startu desygnowali Mikela Mikkelsena, Andersa Thomsena, Rasmusa Jensena, Matsa Hansena i Bastiana Pedersena, co pokazuje, że podchodzą do tych zawodów bardzo poważnie. Do walki na pewno zechcą się włączyć również Szwedzi w składzie Jakob Torsel, Antonio Lindbeck, Fredrik Lindgren, Kim Nilsson i wspomniany wcześniej Kasper Henriksson. To wszystko pozwala nam liczyć na ciekawe widowisko. Wiemy, że tor w Grudziądzu często na właśnie takie pozwala. Czy Polacy po raz kolejny udowodnią swoją dominację? Początek tych zawodów w sobotę o godzinie 14. Tego samego dnia odbędą się także 2 memoriały. Imienia Henryka Żyto w formie rywalizacji par w Gdańsku, te zawody rozpoczną się o 14, oraz memoriał imienia Alfreda Smoczyka w formie tradycyjnej indywidualnej rywalizacji. Ten z kolei zacznie się o 16:45 w Lesznie. Niedziela, 7 kwietnia. Mistrzostwa Polski par klubowych. Po tych wszystkich wydarzeniach przeniesiemy się do Poznania, żeby rozstrzygnąć rywalizację o miano najlepszej pary klubowej w Polsce. W zawodach oprócz gospodarzy udział wezmą drużyny Motoru Lublin, Sparty Wrocław, Apatora Toruń, Włókniarza Częstochowa, Unii Leszno i Falubazu Zielona Góra. Tytułu mistrzowskiego bronić będą Koziołki z Lublina, które do startu w zawodach desygnowały piekielnie mocną parę Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, a w odwodzie pozostawili sobie również Jacka Holdera jako rezerwowego. Brzmi imponująco? Owszem, ale nie mniej imponująco brzmią pary wystawione na te zawody przez ich rywali. Sparta Wrocław to Dan Biuli, Artem Łaguta i Maciej Janowski.
Apator Toruń, Emil Sajfuddinow, Robert Lambert i Patryk Dudek. Włókniarz Częstochowa to Leon Madsen, Maksym Drabik i będący w świetnej dyspozycji u progu sezonu Kacper Woryna. A niewykluczone, że z drugiego szeregu zaatakują również drużyny skazane niejako na pożarcie. Jarosław Hampel, Przemysław Pawlicki i Rasmus Jensen mają spory potencjał ku temu, żeby napsuć krwi rywalom, nawet jeśli nie w całych zawodach, to chociaż w pojedynczych wyścigach. Unię Leszno reprezentować miał Janusz Kołodziej, ale w obliczu jego problemów zdrowotnych zastąpi go Bartosz Smyktała, który wraz z Grzegorzem Zengotą czy Andrzejem Lebiediewem też nie są bez szans na starcia z teoretycznie wyżej notowanymi rywalami. Najmniejsze nadzieje na włączenie się do walki o medale mają pewnie gospodarze, reprezentowani przez Aleksandra Łoktajewa, Szymona Schlauderbacha i Mateusza Dula. Być może znajomość domowego toru pomoże im w pozostawieniu po sobie pozytywnego wrażenia. Trzeba przyznać, że zawody zapowiadają się bardzo ciekawie i trudno jednoznacznie wskazać ich głównego faworyta, a to tym bardziej powinno zachęcić wszystkich kibiców czarnego sportu do pojawienia się w niedzielę na poznańskim Golęcinie lub co najmniej do śledzenia zawodów w telewizji. Start zmagań o godzinie 14. A wy? Jak zapatrujecie się na nadchodzący weekend? Wybieracie się dopingować idoli na stadionie, czy wyczekujecie na start rozgrywek ligowych? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie również o łapce w górę i subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zachęcamy również do obejrzenia naszych poprzednich odcinków, w których przewidujemy, którzy zawodnicy będą dominować w tym sezonie w swoich ligach, a już od przyszłego piątku zapraszamy Was na live'y ekstraligowe, w trakcie których będziemy dla Was relacjonować na żywo wszystko, co związane z Ekstraligą Żużlową. Miłego żużlowego weekendu. Na razie.